Jedną z takich spraw, która ostatnio rozgrzewa przynajmniej środowisko wolontariuszy ochotniczych straży pożarnych, jest propozycja przygotowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dotycząca projektu ustawy o ochotniczej straży pożarnej. Resort zdecydował się na wyjęcie 3/4 rozwiązań, które zawarte są w ustawie o ochronie przeciwpożarowej i przełożył do projektu ustawy o ochotniczej straży pożarnej. Rozwiązaniem pozytywnym, które jest dobrze przyjmowane przez strażaków, są właściwie dwa rozwiązania. Po pierwsze, dotyczące wprowadzenia świadczenia ratowniczego, a więc czegoś na wzór dodatku do emerytury dla strażaków, którzy biorą aktywny udział w akcjach ratowniczych przynajmniej przez 25 lat i mają ukończony, czyli mają wiek emerytalny dla kobiet 60 lat i dla mężczyzn 65. Tutaj dla tych, którzy brali udział we wcześniejszych latach, przewiduje się potwierdzenie tego faktu przez 3 świadków zweryfikowanych przez wójta, burmistrza i następnie przez komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. I drugie rozwiązanie, które jest pozytywnie przyjęte, ale już tylko i wyłącznie przez tych, którzy mają być tą ustawą w jakiś sposób uprzywilejowani, to jest mowa o tak zwanych, mówię tak zwanych, bo po raz pierwszy użyto pojęcia ratownikach ochotniczej straży pożarnej, więc w wydzielonej grupie i dla nich mają być jeszcze bliżej nieokreślone również rozwiązania finansowe. Mam na myśli na przykład zniżki na Orlenie, czy ewentualnie przyjazdy środkami komunikacji publicznej. Ale ustawodawca tym projektem dzieli środowisko strażackie. Środowisko strażackie, które liczy około 700 tysięcy członków, w tym 16 tysięcy ochotniczych straży pożarnych. W tych 16 tysiącach ochotniczych straży pożarnych działa 230 tysięcy osób, które mają uprawnienia do udziału w akcjach ratowniczych. Spośród tych 16 tysięcy jednostek tylko 4 tysiące jest włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Tak jak w powiecie tureckim na 85 jednostek, 14 jest włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. I ta ustawa mówi w ten sposób. Wszyscy ci, którzy spełnią kryteria, które dopiero mają być podane w akcie wykonawczym, którym nie ma ministra spraw wewnętrznych i administracji, wyodrębnią w ramach własnej jednostki jednostkę ratowniczo-gaśniczą, pozostaną jednostką ochrony przeciwpożarowej. Natomiast wszystkie pozostałe jednostki przestaną być jednostkami ochrony przeciwpożarowej. Będą zwykłymi stowarzyszeniami. Nie będą ich ratownicy, ich członkowie nie będą mieli prawa udziału w akcjach ratowniczych. Nie będą mieli prawa dostępu do rekompensaty za udział w akcjach, które są inspirowane przez PSP czy gminę. Nie będą ubezpieczeni, nie będą mieli prawa do bezpłatnych szkoleń organizowanych przez Państwową Straż Pożarną. Jeśli ulegną wypadkowi, nie będą mieli prawa do odszkodowania i do renty. Nie będą mieli ochrony publiczno-prawnej, tak jak dzisiaj mają, kiedy biorą udział w akcjach ratowniczych. Ci, którzy wyodrębnią te jednostki ratowniczo-gaśnicze, będą nadal jednostkami ochrony przeciwpożarowej, czyli będą mieli te uprawnienia, o których dzisiaj mówi ustawa o ochronie przeciwpożarowej, o których mówiłem, jakie stracą ci pozostali. Dodatkowo te dwa uprawnienia, czyli świadczenia ratownicze, ewentualne te świadczenia finansowe. Jednostki ratowniczo-gaśnicze mają funkcjonować w umundurowaniu taki, jaki obowiązuje w Państwowej Straży Pożarnej. Oznacza to rozwiązanie, że pozostałe ochotnicze straże pożarne znosi się przepis, który mówi, że jest to jednostka jednolicie umundurowana. Znosi się przepis, który daje możliwość gminom dofinansowania zakupu właśnie tego umundurowania bojowego i wyjściowego dla tych jednostek, które nie będą miały jednostek ratowniczo-gaśniczych.
Czyli dzisiaj, gdyby iść tym systemem krajowego systemu, no to jest ponad 12 tysięcy jednostek w kraju i tutaj 68 w powiecie tureckim. Gminy też stracą podstawę prawną do możliwości zatrudniania komendanta gminnego ochotniczej straży lub komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej. Ten przepis zostaje zlikwidowany w ustawie ochrony przeciwpożarowej. Będzie oto taka sytuacja, że podzielono, co ma być celem statutowym jednostki, w której funkcjonuje jednostka ratowniczo-gaśnicza i co ma być celem pozostałych jednostek ochotniczych straży pożarnych. W tych pozostałych wpisano na przykład działalność humanitarną i socjalną, ale wszystkie tą ochronę zdjęto i dzisiaj taki strażak, takie jednostki jadąc z osobą, którą wiezie do szczepienia, ma wypadek, nie będzie miał żadnej ochrony. Tą ochronę, o którą dzisiaj mają, wynikającą z ustawy ochrony przeciwpożarowej, będą mieli tylko strażacy ratownicy z jednostek ratowniczo-gaśniczych wydzielonych właśnie w ramach ochotniczych straży pożarnych według tego rozporządzenia, którego nie ma. W ochotniczych strażach pożarnych w tej chwili trwa konsultacja tego projektu. Mam nadzieję, że rząd wycofa się przynajmniej ze znacznej części, zwłaszcza z tego podziału, który odziera ponad stoletni ruch obywatelski, sprawa do tradycji, do munduru, sprawa do tego, aby tam rodzili się ci młodzi ochotnicy i przechodzili poszczególne szczeble, między innymi stając się ratownikami. Znosi też obowiązek bezpłatnego szkolenia właśnie na poziomie podstawowym przez Państwową Straż Pożarną, a uruchamia się możliwość szkolenia odpłatnego przez byłych funkcjonariuszy PSP, za które pewno płacić będzie gmina. Wprowadza też rozwiązania, które krótko mówiąc właściwie wpychają te jednostki ratowniczo-gaśnicze OSP w ręce Państwowej Straży Pożarnej, bo jeśli chodzi o nadzór, to przewiduje się, że będzie utworzone specjalne stanowisko zastępcy komendanta wojewódzkiego PSP do spraw nadzoru i koordynacji nad jednostkami ratowniczo-gaśniczymi OSP. Po drugie, ten nadzór, który dzisiaj mają stowarzyszenia w postaci starosty, ma być przeniesiony w tych jednostkach do wojewody. I po trzecie, co jest pewnym kuriozum, że Rada Gminy ma zatwierdzać statut takiej jednostki ratowniczo-gaśniczej ochotniczej straży pożarnej. Ustawodawca, czyli na razie to jest nie ustawodawca, czyli projektodawca, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji idzie dalej, kładąc również swoje łapy na majątek samodzielnego, niezależnego stowarzyszenia, jakim jest Ochotnicza Straż Pożarna. I mówi, że w przypadku likwidacji ten majątek musi się przekazać gminie, a po zaopiniowaniu przez komendanta powiatowego PSP musicie przekazać to wybranej jednostce ochrony przeciwpożarowej. Czyli to też jest zamach na samodzielność, niezależność organizacji pozarządowej, jaką jest Ochotnicza Straż Pożarna. Mam nadzieję, że jak mówię, te konsultacje i opinie, które są przesyłane między innymi od samorządowców, ale też i od działaczy strażackich, nie doprowadzą do tego podziału na tych, którzy są jednostkami ochrony przeciwpożarowej i pozostałe jednostki ochrony ochotniczych straży pożarnych, które funkcjonowałyby już jako nie jednostki ochrony przeciwpożarowej, czyli bez tych wszystkich osiągnięć, które do tej pory udało się w parlamentach poprzednich zbudować w ustawie o ochronie przeciwpożarowej. Jeśli chodzi o system bezpieczeństwa publicznego, następuje bardzo niebezpieczny sygnał, mianowicie likwiduje się w ustawie o ochronie przeciwpożarowej przepisy, które są podstawą prawną do funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, a więc tego systemu zbudowanego na zasadzie partnerstwa, czyli porozumienia OSP, która spełnia określone kryteria, gminy i komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
To jest bardzo niebezpieczne już dla bezpieczeństwa Polek i Polaków, bo ten system doskonale się sprawdza i jest elementem, jak mówię, partnerskim władzy samorządowej, publicznej i organizacji pozarządowych. Dlatego też już w ramach takich sygnałów na poprzednim posiedzeniu Sejmu w ramach punktu informacja pytania w sprawach bieżących podjąłem ten temat. Oczywiście minister Wąsik, wiceminister nie odpowiedział, tylko odpowiedział jednym, że nikt nie dał strażakom, a my damy strażakom właśnie te świadczenia ratownicze, ten dodatek do emerytury w wysokości na teraz około 200 zł. Przypomnę, że w tej sprawie jest projekt obywatelski, pod którym się podpisało ponad 200 tysięcy osób, który mówi o kwocie 500 zł, ale też minimum 10 lat. I projekt senacki, który też idzie w tym kierunku. Tak, chcę podkreślić, że to będzie ważne dla środowiska strażackiego, jeśli ten element świadczenia honorowego zostanie wprowadzony. Jako Lewica będziemy zabiegać w dalszych pracach nad tym projektem, aby potraktować ten dodatek do emerytury jako świadczenie honorowe, czyli zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Tak jak świadczenia kombatanckie, tak jak świadczenia dla osób represjonowanych z powodów politycznych. Po drugie, chcielibyśmy, żeby tak jak w systemie ogólnym ubezpieczeniowym, prawo do tego świadczenia miały również panie wtedy, kiedy skończą 60 lat. Przepraszam, 60 lat tak jest, ale żeby to było po 20 latach i 60 lat. A w tej chwili jest tak, że 25 lat zarówno dla pań i panów obowiązek uczestniczenia w akcjach ratowniczych, to jest to rozwiązanie. I po trzecie, na pewno będziemy zmierzać do tego, żeby nie było tego podziału. Niech te ochotnicze straże pożarne nadal wszystkie będą jednostkami ochrony przeciwpożarowej. Ci, którzy chcą brać udział w akcjach ratowniczych, muszą spełniać tak jak do tej pory określone kryteria. Ale to samorząd decyduje o tym, którą z tych jednostek lepiej wyposażać, biorąc pod uwagę ich zaangażowanie i przygotowanie ratowników. W dniu wczorajszym byłem na dyżurze w gminie Ślesi. Jak się chciało rozmawiać z tym włodarzem gminy, burmistrzem, on powiedział, że on nie dopuści, nawet tam, gdzie były przejściowe kłopoty związane z aktywnością tych ludzi w ochotniczych strażach pożarnych, to mówi, że to jest bardzo ważny element integracji, tradycji, odradzającego się wraz z falami tych młodych osób wchodzących w życie dorosłe właśnie tego elementu bezpieczeństwa lokalnego. Na pewno nie dopuści do tego podziału, ale będzie miał utrudnione życie, bo wtedy RIO będzie mu sprawdzać, czy dofinansował te mundury, czy nie dofinansował tych mundurów. Po drugie, wspiera tą jednostkę, która jest w krajowym systemie ratowniczym. Tam u nich ta jednostka to jest właściwie przedsiębiorstwo społeczne, które wykonuje również zadania na rzecz gminy, utrzymania zieleni, porządku i tak dalej, ma określony sprzęt. Mało tego, część tych strażaków wykonujących te podstawowe właśnie zadania jak kierowcy, sześciu z nich jest pracownikami urzędu gminy. W każdej chwili gotowych do udziału w akcjach ratowniczych za zgodą włodarza takiej gminy. I takie podejście władz samorządowych w jaki sposób może przekreślić to projektowane rozwiązanie.